Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kleszcze są tak trudne do usunięcia, gdy przylegną do skóry? Jakie roznoszą choroby? Jaki jest cel życiowy kleszcza? Zapraszam więc do wysłuchania. Jest lato, co oznacza więcej słońca i więcej czasu na zabawę na świeżym powietrzu, wędrówki i odkrywanie przyrody. Niestety może to również oznaczać więcej czasu spędzonego z niektórymi z najbardziej nikczemnych szkodników natury. Kleszcze, które są powszechnie spotykane w wysokiej trawie i na obszarach leśnych, są jednym z takich szkodników. Są przerażające, ohydne i przenoszą choroby. To jest powód, dla którego powinieneś być ich świadom. Kleszcze nie są owadami, choć często są z nimi mylone. Kleszcze są w rzeczywistości klasyfikowane jako pajęczaki lub krewniacy skorpionów, pająków i roztoczy. Jeśli przyjrzysz się uważnie kleszczowi podczas jego identyfikacji, przypomina on pająka z 4 parami nóg i brakiem czułek. Występuje prawie 900 gatunków kleszczy, z których ponad 70 zaliczanych jest do fauny europejskiej, a 19 uważany za stały element fauny polskiej. Wiele z nich jest zdolnych do przenoszenia chorób, takich jak borelioza, gorączka plamista gór skalistych i alfa-gal. Przenoszona przez kleszcze samotnej gwiazdy, alfa-gal powoduje alergię na czerwone mięso u ludzi, ale nie wywołuje chorób u psów i kotów. Długość ciała kleszczy wynosi od ułamków milimetra do 30 mm. Większość nie przekracza 15. Na odnóżach kleszcza znajdują się specjalne czujniki, tzw. narządy Hallera. Wrażliwe na stężenie dwutlenku węgla oraz minimalne zmiany temperatury. Właśnie w ten sposób kleszcz dowiaduje się, że ofiara się zbliża. Kleszcze żywią się krwią i przenoszą choroby. Borelioza, gorączka plamista gór skalistych, Ehrlichia i anaplazma na różnych żywicieli, takich jak ptaki, gady, dzikie i domowe zwierzęta oraz ludzi. Większość z tych chorób może wywołać gorączkę, bóle głowy, zmęczenie i bóle mięśni. Niektóre wywołują również charakterystyczną wysypkę. Osoby, u których rozwinęła się gorączka plamista gór skalistych, ta choroba rzadko spotykana jest w Polsce, najczęściej występuje w USA, potem zwykle po 2 do 5 dni później pojawia się mała, płaska, różowa wysypka. W przypadku boreliozy wysypka wygląda jak strzała w dziesiątkę i stopniowo promieniuje na zewnątrz. Może pojawiać się w dowolnym miejscu od 3 dni do 1 miesiąca po ukąszeniu i zwykle pojawia się przed gorączką. Ważne, jeżeli wokół ukąszenia kleszcza pojawi się czerwony pierścień, ma mniej niż 5 cm, nie powiększa się i znika w ciągu kilku dni, prawdopodobnie jest to zwykła reakcja alergiczna, a nie oznaka boreliozy. Jednak pamiętaj, jeśli zaczniesz wykazywać objawy grypopodobne w ciągu kilku dni lub tygodni po ugryzieniu, poinformuj o tym lekarza. To znak, że możesz mieć chorobę przenoszoną przez kleszcze. Kleszcze preferują skórę w okolicy głowy, szyi, uszu, pachwiny, pod kolanami czy okolicach miejsc intymnych, ponieważ tam skóra jest miękka i łatwo ją przebić. Ośrodki kontroli i zapobiegania chorobom szacują, że około od 20% do 30% osób z boreliozą nie będzie wykazywało tej wysypki, zwanej rumieniem wędrującym. Ale to nie znaczy, że dalej nie rozwiną się u innych inne objawy, takie jak zapalenie stawów, bóle mięśni, a nawet zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy samego mózgu. Kleszcze są małymi, prawdziwymi wampirami, które chcą wyssać twoją krew. Kleszcze do przeżycia wymagają posiłku z krwi, na przykład. Kleszcz czarnonogi żywi się głównie krwią jeleni bielików, ale gryzą także myszy, małe dzikie zwierzęta, ptaki i ludzi. Kleszcze to również miłośnicy psów. Niektóre gatunki kleszczy preferują psy jako gospodarzy. Niestety, psy są często łatwym celem podczas zabawy na podwórku lub spacerów po zalesionych terenach. Jeśli jesteś właścicielem zwierzaka, nie zapomnij często go sprawdzać pod kątem kleszczy, zwłaszcza po spacerach lub zabawie. I regularnie myj pościel i pluszowe zabawki. Jeżeli masz kota w domu lub na zewnątrz, pamiętaj, aby regularnie sprawdzać go również pod kątem kleszczy. Zakażenia chorobami kleszczy częściej występują u psów niż kotów, ponieważ większość kotów myje się nieustannie. Zwierzęta jak i ludzie mogą zarazić się wieloma chorobami od jednego ugryzienia kleszcza. Kleszcze lubią chować się w norach i szczelinach, takich jak drewno i cegły oraz kora drzewa w wysokości do 4 stóp nad ziemią. Kleszcze mają 4 etapy życia. Jajo, larwa niemowlę, nimfa niedojrzała i dorosły kleszcz. Wszystkie etapy z wyjątkiem jaja muszą żywić się krwią, w przeciwnym razie kleszcz umrze. Na każdym etapie większość kleszczy umiera, zanim zdążą znaleźć żywiciela. Cykl życia kleszcza obejmuje jajo, z którego wykluwa się larwa niemowlę, następnie gdy w środowisku sprzyjają określone warunki, tak jak temperatura i wilgoć, wtedy pojawia się sześcionożna larwa zwana nimfą. Przyczepia się do żywiciela, jest nim na przykład mały ssak, jaszczurka lub mysz i na nim żeruje. Następnie spada na ziemię, aby strawić pokarm i wyrosnąć. Trwa to około od 1 do 3 tygodni. Następnie przemienia się w larwę, która ma 8 nóg. Ponownie znajduje żywiciela i w zależności od gatunku może przejść przez wiele etapów, zanim osiągnie
niedorosłość. Dorosła samica znajduje żywiciela i karmi się nim przed godami przez około 24 godziny lub dłużej. Samiec przyczepia się do samicy i również będzie musiał być nakarmiony przed kryciem. Nabrzmiała samica jest wielokrotnie większa od samca po spożyciu krwi. Samiec często umiera po kryciu. Samica również, ale nie zawsze. Samica za to może złożyć od 2000 do 18000 jaj. I cykl życia kleszczy zaczyna się od nowa. Dojrzewanie kleszcza do stadium dorosłego i rozmnażanie się może zająć do 3 lat. Kleszcze nie skaczą ani nie latają. Najpierw wspinają się po roślinach, zwykle trawach i krzewach, aż osiągną oszałamiające wysokości, przynajmniej z perspektywy kleszcza. Następnie czołgają się na jeszcze bardziej niepewne terytorium, ustawiając się na końcach źdźbeł trawy, skrajnych krawędziach gałęzi oraz końcach liści, czekając cierpliwie na swoją ofiarę, a gdy ją wyczują, rzucają się w stronę ciepła jakiejkolwiek formy życiowej opartej na węglu, którym przypadkiem jesteś ty, twój pies, jeleń, mysz i tym podobne. Kleszcze mogą wykryć żywiciela poprzez zapach, ciepło, wibracje oraz temperaturę i wilgotność. Ten proces nazywa się wykonywaniem zadań. Jeśli kleszcz ma twardą skorupę, będzie żywił się krwią swojego żywiciela tak długo, jak będzie to konieczne, aby ukończyć dowolną część swojego cyklu życiowego. Z drugiej strony, większość kleszczy o miękkiej skorupie żeruje na żywicielach około od 1 dnia do 2. W przeciwieństwie do wielu innych gryzących szkodników, kleszcze są przystosowane do żerowania przez długi czas. Wbijają swoje zakrzywione zęby głęboko w skórę żywiciela, dzięki czemu mogą pozostać bezpiecznie przymocowane przez wiele dni. Należy pamiętać, że kleszcze zwykle wymagają 24 do 48 godzin karmienia, zanim będą mogły skutecznie przenosić infekcje, takie jak borelioza, więc szybkie usunięcie kleszcza ma kluczowe znaczenie. Kleszcze mogą wyglądać jak małe, ciemne plamki na sierści twojego pupila. Jest to stadium larwy. Mogą być trudne do znalezienia, co jest dobrym powodem, aby zapewnić swojemu zwierzakowi krople lub obroże zapobiegające pchłom i kleszczom. Kleszcze żywią się krwią swoich żywicieli. Ludzi, ptaków, gadów oraz dzikich i domowych ssaków. Wiele gatunków kleszczy woli żywić się różnymi żywicielami na różnych etapach swojego życia. Chociaż niektóre, jak kleszcz brązowy, mogą żerować stale na jednym gatunku żywiciela. Kleszcze nie rodzą się z czynnikami chorobotwórczymi. Zdobywają je podczas karmienia i przekazują innym zwierzętom podczas kolejnych karmień. Wiele chorób przenosi się dopiero po wielu godzinach karmienia. Większość środków zapobiegających kleszczom wykorzystuje ten upływ czasu i zabija kleszcza szybciej, niż kleszcz może przenieść chorobę. Zwierzęta i ludzie mogą zarazić się wieloma chorobami od jednego ukąszenia kleszcza. Choroby te mogą być bardzo poważne, a nawet śmiertelne. Pies, który wniesie kleszcza do domu, ten kleszcz może cię ugryźć i rozprzestrzenić chorobę. Dlatego ważnym jest, abyś sprawdzał swojego pupila, czy nie wnosi ze sobą nieproszonych gości. Kleszcze nie giną zimą. Wiele osób uważa, że kleszcze wymrą zimą z silnym mrozem, tak jak niektóre owady. One jednak tego nie zrobią. Znajdują bezpieczne miejsce i zapadają w stan uśpienia, w martwych liściach i innych szczątkach zalesionych. Gryzą i starają się pozostać przywiązani do swojego żywiciela przez wiele dni i tygodni. Wbijają swoje zakrzywione zęby w żywicielu, aby bezpiecznie żerować. Kleszcze często wstrzykują swoim gospodarzom znieczulenie. Jeśli kiedykolwiek zostałeś ugryziony przez kleszcza, ale tego nie poczułeś, to nie dlatego, że jesteś niewrażliwy. Faktem jest, że czasami kleszcze wstrzykują do krwiobiegu żywiciela środek znieczulający, rodzaj neurotoksyny, który działa na nasz układ nerwowy. Chociaż niektórzy ludzie mają reakcję alergiczną na toksyny, dla większości z nas działa ona jak miejscowy środek znieczulający, zapobiegając odczuwaniu ukąszenia i późniejszemu wysysaniu krwi. Kleszcze o twardej skorupie wydzielają rodzaj kleszczowego cementu, podobnej do kleju substancji, która pomaga im przyczepiać się do żywiciela. Oprócz używania aparatów gębowych wydzielają również lepką substancję zwaną cementem. Tak zwany cement pomaga kleszczom przymocować rurki do karmienia, co pozwala im mocno trzymać się swojego żywiciela. Kleszcze potrafią przetrwać bez jedzenia nawet około 200 dni. Zamiast umierać z głodu, gdy nie mogą znaleźć żywiciela, na którym mogłyby się pożywić, czasami kleszcze wpadają w rodzaj zastoju, dopóki sytuacja dla nich się nie poprawi. Zgodnie z recenzjami opublikowanymi w internecie, można znaleźć wszelakiego rodzaju sugestie dotyczące usuwania kleszczy. Ludzie zalecają wcieranie wazeliny, benzyny, lakieru do paznokci lub użycie 70% alkoholu izopropylowego na aparat gębowy kleszcza, rzekomo w celu uduszenia go. Problem jednak w tym, jak twierdzą naukowcy, żadna z tych metod w rzeczywistości nie działa. Kleszcze mogą przetrwać bardzo długi okres czasu bez powietrza, więc nie zaleca się takich praktyk. Jeżeli już chcesz na własną rękę usunąć kleszcza, zachowaj spokój i znajdź dobrą spiczastą pensetę lub kup specjalną pensetę do tego przeznaczoną. Chwyć część kleszcza, która znajduje się jak najbliżej skóry, jego ustnik prawdopodobnie znajduje się pod skórą.
Następnie ostrożnie i równomiernie pociągnij do góry, nie wykręcaj go, ani nie kręć nim. Po usunięciu kleszcza spłucz go w toalecie lub, jeśli ty lub twój lekarz chcecie go zidentyfikować, włóż go do szczelnie zamkniętej torby. Czasami głowa odrywa się od ciała i pozostaje osadzona w skórze. W takim przypadku kleszcz jest martwy i nie może już pobierać krwi ani przenosić chorób. Może powodować pewne podrażnienia skóry, ale po pewnym czasie główka sama wypadnie. Pamiętaj, aby wyczyścić miejsce ukąszenia skóry mydłem z wodą lub wacikiem z nasączonym alkoholem. Kiedy jesteś na terenie kleszczy, włóż dżinsy do butów lub skarpet. Lub załóż po prostu jasne lub jaskrawe ubranie, aby łatwiej zlokalizować kleszcza. Również użyj sprawdzonych środków odstraszających owady i kleszcze. Balsamy i spreje zawierają specjalne środki antykleszczowe, które sprawdzają się najlepiej i utrzymują się przez od 12 do 14 godzin. To najbezpieczniejsza ochrona. Drodzy widzowie, pamiętajcie, z kleszczami nie ma żartów. Jeżeli nie jesteście pewni, że dacie radę na własną rękę go usunąć, udajcie się do specjalisty. Bacznie obserwujcie miejsce ugryzienia po kleszczu. Jeżeli pojawi się opuchlizna lub rumień, jak najszybciej udajcie się na konsultację lekarską. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał Ciekawe Ciekawostki, aby być na bieżąco i zapraszam do obejrzenia innych moich ciekawych materiałów. Cześć!